Kobieta i mężczyzna. Mąż i żona. Z jakiegoś powodu są razem, choć dzieli ich niemal wszystko. Choćby to. Jej jest zawsze za zimno, jemu zawsze za ciepło. Wiesz, ale skwar! Ale upał! Ale duchota! Kto pozamykał okna? Ja! Dlaczego? Bo było zimno! Jak było zimno? Przez chwilę było rzeźko! Jezu, ten z tym swoim rzeźko! Jemu nigdy nie jest zimno, tylko zawsze rzeźko! To się przeprowadź na Antarktydę i ożeń z pingwinem! Bardzo miła odmiana po ziemnym leniwcu. Z Garwolina. Ludzie, jak ona bierze kąpiel, to sobie takiej wody napuści, jest taki wrzątek, że normalnie można tam kurę wyparzyć. Ja kiedyś sobie przez pomyłkę nogę wsadziłem, to mi 5 paznokci spadło. Taki wrzątek. Ludzie, a co to jest za mycie w zimnej wodzie? No, weźmie tylko rozmazę, ten brud rozmazę i wszystko w ręcznik potem wyciera. Mogę się w ogóle nie myć. Tak, no. A jak już jesteśmy w łazience, to papier toaletowy wiesza się tak, żeby zwisał na zewnątrz. Dlaczego? Bo wtedy łatwiej złapać. Jakie tam muszą być wiatry, że trzeba papier łapać? Zębami złap, jak nie masz czym. Papier toaletowy, dla twojej wiadomości, wiesza się właśnie od środka, od glazury, od wewnątrz. Dlaczego? Bo wtedy jest łazienka większa optycznie. Ja się nie będę z tobą szarpał. Mariusz! Co? Niech dziecko to rozstrzygnie. No chodź tutaj! Niech dziecko niewinne to... Ten z tą gitarą. Zamiast się uczyć polskiego, gra na gitarze. Wiesz, że jesteś w 8 klasie. Roczniki się zdublowały. Ucz się polskiego! W jakim słowie można, uwaga, w jakim słowie można popełnić najwięcej błędów? Nie wiem. Nie wiem. W słowie tak powiedzianym na ślubie. O. Uwaga. Proste pytanie. W tym mieszkaniu. Powiedz matce, jest teraz ciepło czy zimno? Ojciec tak wyziębił dom, że się zaraz wszyscy pochorujemy w tym trzypokojowym iglu. Trzypokojowym iglu. Następna, polonistka. Tlen. Rozumiesz? Tlen. Do oddychania jest potrzebny składnik powietrza tlen. Powiedz matce, matka ma niedługo urodziny, będzie chciała świeczkę na torcie zapalić. Co jest potrzebne, żeby się świeciła, paliła świeczka na torcie? Słucham. Nie wiem. No jak nie wiem? Przed chwilą mówiłem czteroliterowe słowo. Co jest potrzebne, żeby się świeczka paliła? Knot. A przed chwilą mówiłem to słowo na ty, czteroliterowe na ty. Tort. Zabijcie mnie, niech już się nie męczę. Dobra, uważaj. W tym mieszkaniu jest teraz ciepło czy zimno? Nie wiem. Nie wiem. Co tu jest niedowiedzenia? On niczego nie wie. Robisz bez przerwy zimno, to w końcu wyhodowałeś bałwana. Patrz, zgrzał się. Bałwan się zgrzał. Zgrzał. Patrz, to jest pot. Nie, to tylko tak się świeci łój. Jaki łój? Jaki łój? Jak się pisze łój? Od lewej do prawej. Jakimi literami? Polskimi. Co jest w środku? No U. Jakie U? Zwykłe. Kreskowane! Łój, bo łoje! Ojciec wie, bo codziennie łoi. Zgrzał się, bo tu jest gorąco. Zgrzał się, bo na niego krzyczysz. Dlaczego się zgrzałeś? Nie zgrzałem się. Dlaczego się zgrzałeś? To łój! Zgrzał się, bo się boi! Boi się? Czego się boisz? Nie boję się. Boisz się? Nie czego? Boję. Czego się boisz? To łój! Mówisz, czego się boisz? Nie! Mów, czego się boisz, bo się przypierdolę nas! Zostaw to! Oszalałeś! Pamiętasz, ile zlepialiśmy tego bałwana 16 lat temu? W tej robocie nie chodziło o bałwana. Chciałem po prostu rzucić śnieżką. No ale się niestety zrobił efekt kuli śnieżnej. Z takiej małej drobinki. Uważaj, w tym mieszkaniu... Nie, poczekaj. Kiedy jest lepiej? Jak jest czym oddychać, czy jak nie ma czym oddychać? Inaczej, kiedy jest lepiej? Jak ma się normalnego ojca, czy idiotę? Nie wciągaj w to wszystko swojego ojca. A wy nie wciągajcie mnie w swoje sprawy. Wyprowadzam się do dziadków. Dlaczego? Ludzie, przecież z wami się nie da wytrzymać w tej atmosferze. Ja się tutaj duszę. Dusi się. Słyszałaś? On się dusi. 2-1. Dusi się. Idę otworzyć okno. A jak otworzysz, to wyskocz. Prosto na chodnik. W chłodni będziesz miał tak rzeźko, że się rzeźciej nie da. Wiesz co, nacieś się tym ciepłem, na tym zimnem, bo za chwilę będziesz miała taką menopauzę, takie fale gorąca, że dopiero wtedy zatęsknisz za tym zimnem. Trafiona. Torpeda u celu. Niezawodna menopauza.
Patrz, i ryczy, widzisz? I ryczy. Żebym coś... Normalnie rozmawiamy. Wszystko dobrze. Nagle ni z gruchy, ni z pietruchy ryczy. Żebym coś powiedział. Nie, tato, tak nie może być. Przestańcie się kłócić. Na co mam ją pobić? Nie no, pogódźcie się. Po 30 latach na parzanki? Zwariowałeś? Tato, jak matce jest zimno, no to kup jej futro. Człowieku, kup jej to futro i się pogódźcie. Futro? No. Ty. Co? Idziemy do łóżka na zgodę? Możemy. Tak się oszczędza, frajerze. Oszczędzają bogaci i nam się płaci. A będziesz przewracał ten papier? Słyszałeś, jaka głupia? To pieją lodowce, foki żrą plastik, a tej źle wisi papier. Będę. Idziemy się pokotłować? Idziemy. Chodźmy. Ej! Co? Co? Przy mnie tak? Co ty tu robisz? Mieliśmy tu dziadków. U dziadków dziadkowie się kłócą, tu wy się kłócicie. Gdzie mam się podziać? Idź do piwnicy, przykryj się kartoflami i ucz się polskiego. No i na co się gapisz? Rodziców nie widziałeś? Spieprzaj gnoju. Stój! Chodź. Jak się pisze gnój? Przez U. Jakie? Z kreską. Dlaczego? Gnój, bo łoje. Uciekaj. Przysięgam. Pewnego dnia, jak się zdenerwuje, jak będzie upał, zostawię go w zamkniętym samochodzie przed centrum handlowym. Tylko muszę wypatrzeć, kiedy będzie niehandlowa niedziela. Żeby nikt mu nie pomógł. Dobra. Idziemy. Do łóżka, tak? Chodź. Weź pierzynę. Dobra. Jaką pierzynę? Pod pierzyną będziemy leżeć? Przecież się zgrzejemy. Chyba ty. Przecież wystarczy narzuta zwykła. Za zimno będzie. Pod narzutą? Przecież będziemy się ruszać. No chyba ty. Chodź.